Cześć wszystkim! Wracam po przerwie. Zapraszam Was na pierwszy na moim kanale film z malowania modeli koni. Zapraszam do oglądania! Model, który malowałam, jest w stanie body, więc musiałam zmyć z niej farbę. Jednak farba nie chciała zejść zwykłym mydłem. Na szczęście zmyłam ją zmywaczem do paznokci. Schodzi! Super! Po długiej walce udało mi się zmyć większość farby. Przyszedł czas na prepping. Szlifuję dokładnie wszystkie szwy, nadlewki, napisy firmowe z brzucha i inne tego typu. Potem model idzie pod podkład. Niestety, jedna warstwa preppingu nie wystarczy, więc szlifuję model dalej. Podkład nałożył się nie tak, jakbym chciała, więc stosuję metodę ze skarpetką, którą poznałam na kanale Koniki Ursza. Więcej preppingu! Jej! Druga runda skarpetki. I druga warstwa podkładu. Kolejna rzecz, którą zrobiłam, to narysowanie krawędzi odmian. Tak, na tym ujęciu na pewno wszystko widać. I tak, to worek, nie rękawiczka. I tak prezentują się krawędzie ład. Niestety miałam już mało brązowej farby, więc użyłam żółtej i niebieskiej do wymieszania odpowiedniego koloru. Tutaj zaczęłam malować model, ale niestety tego nie zobaczycie, ponieważ znowu zrobiłam mistrzowskie nagranie pokazujące podkładkę, a koninka ani śladu. Tu już widać trochę więcej. I tak wygląda baza pod cieniowanie. Najpierw nałożyłam delikatny róż na chrapy, okolice oczu, część nóg i między tylnymi nogami. Potem nałożyłam ciemny brąz na zad, szyję, grzbiet i łopatki. W jej przypadku maluję od ciemnego do jasnego, z wyjątkiem różu na bieli. I cieniowanie. Przygotowałam sobie kolory pasteli. Następnie nałożyłam kolor pośredni i zaczęłam rozjaśniać najjaśniejsze miejsca. Tak wygląda model przed zabezpieczeniem pierwszej warstwy, a tak po. Jak widać, wernik trochę zjadł kolory, więc robię dokładnie wszystko to, co na poprzedniej warstwie, dodając tylko trochę jaśniejsze odcienie. Było jeszcze kilka warstw pasteli, ale robiłam tam właściwie to samo, więc tego nie nagrałam. Tutaj widzicie, jak kładę bazę na kopyta. Kopyta mojego customa będą jasne, więc kładę kremowy kolor. Maluję również kasztany. Wzięłam się za grzywę i ogon. Maluję je na czarno, lecz daję też brązy,
bo ogon i grzywa płowieją od słońca. I zapomniałam założyć rękawiczek. Wybaczcie. Czynność, którą robię, to odświeżenie odmian, bo oczywiście musiały się pobrudzić. Potem uwypuklam detale rzeźby i dopracowuję pysk. Kredkami dokładnie rysuję strukturę kopyta. Nie zapominam również o kasztanach. Niestety nie nagrałam malowania oczu, bo jest to bardzo precyzyjna czynność, a nagrywanie tego mnie rozpraszało. Teraz czas na gloss. Używam go na kopytach, bo chcę, żeby kopyta mojej klaczy wyglądały, jakby były smarowane. Napłyszczam również oczy, żeby mój konik wyglądał jak żywy, wnętrze chrap oraz pysk. I tak prezentuje się efekt końcowy. Moim zdaniem wyszła bardzo ładnie i ta maść bardzo pasuje do tego moldu. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba i czy chcecie więcej odcinków z malowania modeli koni na moim kanale. Dam jej na imię Monte, ponieważ jej maść bardzo kojarzy mi się właśnie z Monte. Wyobrażam sobie ją jako spokojnego kurca, którego każdy kocha i który uratuje każdy skok. Dziękuję za oglądanie i miłego dnia!